Tak wygląda Barbara paląca się do wyjścia. Właśnie ruszamy. Tak od pół godziny już. Ta pogoda to jednak nie kłamała. Zobacz, co się dzieje tu. I to akurat nad Taorminą. Ja myślę, że musimy zmienić kierunek i chyba jednak jedźmy na Majokwę. Czemu się nie dokuczeli? Majokwa. Miało przelotnie padać. Pozdro dla kumatych. Słucham? Miało jakoś przelotnie padać. Znowu się tu ten. O. No, to z tego może popadać przelotnie. Chodź, poczekamy. Może. Tak? Niech zacznie padać, nie? W sumie w tej Taorminie już byłaś. Nie no, pojedziemy chyba. Zaraz jedziemy, zaraz. Co się pali, czy co? No nie pali się, ale tak byśmy jeszcze tutaj szybciej wrócili, nie? Dobra. No ale w tej sytuacji to bierzemy bluzę też, nie? Bo się zrobiło jednak... Mokwo. Mokwo się zrobiło. Czekaj, może jakoś wiecie, że... Co? Że co? Bądź z imieninami, to się pomyli. Czekaj. Już. Idziemy jeszcze raz się upewnić. Czekaj, bo tu chyba panie sprzątające, wiesz, będą chciały się zająć. To chyba dzisiaj możemy sobie darować, bo jest okej, nie? No nie, no dla mnie jest bomba, nawet piachu nie mamy żadnego. Wyszliśmy się upewnić. Na pewno pogoda wskazuje na to, że będzie przelotnie padało, więc ja bym poczekała chwilę, jak ma bo teraz koło 10 ma być chyba najgorzej właśnie. No. Chciałam tylko powiedzieć, ja wczoraj już do tego nawiązałam, ale... ale się chciałam jeszcze raz wypowiedzieć. Bo generalnie, nie wiem, wiele osób... O, czekaj, czekaj, czekaj. Chyba zaczyna padać. Chyba nie będziemy musieli nigdzie jechać. Nie, pojedziemy, tylko niech się właśnie wypada. No, nie teraz. Teraz wyjdziemy, wiesz, no, nie teraz. Pewnie wiele osób o tym wie, ale ci, co nie wiedzą, to ja im powiem. Jak się gdzieś wyjeżdża, bez względu na to, czy samemu, we dwoje, czy z dziećmi, to każdy ma inny styl wypoczynku, nie? Jedni lubią leżeć nad basenem, inni lubią biegać po muzeach, jeszcze inni mogą nie wychodzić z łóżka. Różne są pomysły, prawda? Tak. I w sumie, co komu do tego, ja się pytam. No. No. A co do naszego dzisiejszego dnia? Planu w zasadzie, to no naprawdę chcieliśmy to zrobić tak z czystej przyjemności, a nie dla odhaczenia. Zobaczyć coś tam. Bo w Taorminie byliśmy, Corso Umberto i tak dalej, to wszystko widzieliśmy. Przypominacie, że trzeba zobaczyć. Ja też byłem w Sawoce, byłem w tym teatrze. No ty w Sawoce nie byłaś, dlatego pomyśleliśmy, że warto pojechać, chociaż u nas tyle, ile nie ma trzeba, ciśnienia to wynika z tego, żadnego. Co my sami chcemy, a nie z tego, że nie wiem, jak się gdzieś jest, to należy coś odhaczyć, bo inaczej to I tak by się nie było. Wczoraj stwierdziliśmy, że nawet gdybyśmy w ogóle stąd nie wychodzili z tego balkonu i tylko byśmy schodzili na plażę tutaj na chwilę do sklepu i tak dalej, to gdybyśmy cały ten wyjazd spędzili w ten sposób, też byśmy byli mega zadowoleni. No, dokładnie i tak. Luz, pełen. Szczególnie, że my już tu byliśmy. To nie jest nasz ostatni raz na... Pada. Sycylii, chyba czwarty. Ale też, no właśnie chodzi o to, że może jakbym była w miejscu, w którym odwiedzam pierwszy raz, to bardziej miałabym takie parcie iść zobaczyć, to tu, to tam. A my poczekaj, też wszędzie poczekaj. Byliśmy, pada deszcz, tak. Nie, chcę kapelusz tego gościa. Co on tam ma? Pan jest już po prostu w tej bajkowej fazie. Element bajkowy już ma wprowadzony dość głęboko w krwiobieg. Tak. Ej, no dobra, zaczyna wiać, zaczyna padać, dobrze, że nie wyszliśmy. Ta chmura się już przesuwa, jest teraz pewnie no jest nad Taorminą tam, nie, no dobiega do Taorminy. To się rozpada i niech już to będzie za nami. Tak. I wtedy sobie wyjdziemy na spokojnie. Mhm. Bo jest dosyć chłodno w tej chwili, więc ja tam chętnie wrócę do środka na moment. Tak. No i słuchajcie, nie ma co przeżywać, tak ogólnie. To znaczy, nie my nie przeżywamy, więc wy też nie przeżywajcie, spokojnie. Bo nie dziwi mnie to jednak, że jeszcze są tacy ludzie, którzy na siłę tak przekonywać do życia no, i w ogóle szkoda. Jeszcze innych, bo szkoda, no, ale łatwo to są, po prostu no, przyjąć taką perspektywę, ich mi że każdy szkoda. Ma inny sposób, po prostu i już. No i są tacy, co mogliby wyjechać na weekend na przykład we dwoje, bo się zerwą z domu i naprawdę nie wychodzić I? W ogóle nigdzie. I też się dobrze bawić, nie? No, my póki co można. Nie wyszliśmy nigdzie oprócz plaży i też się dobrze bawimy. No dokładnie. No. Tyle chciałam powiedzieć. Cały czas. Na okrągło.
O, ten pan sobie codziennie z tym stoiskiem parkuje tutaj pod nami. Ale zimno się zrobiło. Kurde. Tam jakiś włoski Paolo przechodzi. Przypomniałam się. Wybornie. Jest wybornie. No dobrze, proszę Państwa, no to co? To tutaj pokończę i czekamy na rozwój sytuacji. Czekamy, no nie wiem, siadamy tu czy idziemy do środka, Pani Basiu? Do środka, pomyślimy. No to hyc. Klapki, w skarpetach, w sensie, Japony, skarpety to nie. Dobrze, że już.